Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science. Aleksandra Stanisławska, Piotr Stanisławski, CrazyNauka.pl I w studiu nasz gość, doktor habilitowany Andrzej Dragan z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Singapurze. Dobry wieczór. Otóż dziś yy, Ola się nie boi. Ja się nie boję, jak to zazwyczaj przy rozmowach z Andrzejem Draganem, fizykiem kwantowym i ten temat mnie zazwyczaj tak paraliżuje, że siedzę pełna obaw, a dzisiaj się troszkę mniej boję, bo nowa książka się ukazała tegoż autora o tytule Kwantechizm i ta książka daje się czytać. Uwaga, ona traktuje jak najbardziej o fizyce kwantowej, nie to, że o czymś kompletnie obok i i ona nie wzbudziła mojego panicznego strachu. Jak to jest y, mówić do kompletnych lajków o fizyce kwantowej? Tak, żeby jeszcze nie bali się tego i nie uciekali z krzykiem. Dokładnie tak samo do studentów. To jest temat, który dla wszystkich jest tematem trudnym, ale nie dlatego, że jest trudny pojęciowo, tylko proces dziwny. I to zdarzenie z tą dziwnością jest takie najbardziej, no naj, największą barierą jest z tego wszystkiego, bo y, mechanika kwantowa jest tak naprawdę prostą bardzo rzeczą, tylko że jak już ją zrozumiemy, to nie chcemy tego przyjąć do wiadomości. Po prostu no, nikt nie, nie chce się pogodzić z tym, że rzeczywistość jest aż tak dziwna jak to wiemy właśnie z teorii kwantowej. Jest prosta, ale czy y, daje się prosto wyjaśnić? Czy trzeba szukać jakichś uproszczonych analogii? Albo czy trzeba być do tego y, człowiekiem, który studiował przez 4, czy 5, czy 6 lat fizykę? No właśnie nie. Ja mówię dokładnie tak samo do, y, y, do studentów, jak do dzieci z, z podstawówki na temat mechaniki kwantowej. Miałem takie zajęcia z dziećmi i w zasadzie przyłapałem się na tym, że mówię w zasadzie o tym samym, dlatego że tutaj nie ma trudności matematycznych. Nie, nie są potrzebne żadne wzory, ani straszne rzeczy. Tylko trzeba się pogodzić z tym, że nasz zdrowy rozsądek po prostu nas wiedzie na manowce i nie, ma, no, nie jest naszym sprzymierzeńcem w, w odkrywaniu rzeczywistości. Jak sobie dzieci z tym radzą? No, no, tak samo jak studenci myślę, że są wszyscy tak samo zaskoczeni, tym yy, czego się dowiadują, i to jest chyba najlepszy dowód na to, że mechanika kwantowa zrozumiała, no bo Jakbym mówił po chińsku, to przecież to nikogo nie zaskoczy. Nie będzie tam żadnego zaskoczenia. Sam fakt, że jesteśmy zaskoczeni tym, co słyszymy, to znaczy, że jednak coś, coś z tego rozumiemy. Czyli słuchając o mechanice kwantowej musimy się spodziewać pogwałcenia jakich naszych instynktów, takich zdroworozsądkowych? No na przykład takiego, że jak jest dobrze określona yy, przyczyna, to będzie jednoznaczny skutek, że nie jest wcale tak w świecie kwantowym, że jak powtórzę dwa razy ten sam eksperyment, to wynik będzie taki sam. Nie da się przewidzieć tego, jaki będzie wynik eksperymentu stuprocentowo. Możemy tylko wyznaczyć prawdopodobieństwo tego, co się wydarzy. I to nie jest kwestia naszej niewiedzy na temat świata, tylko jest to kwestia y, fundamentalna. Po prostu rzeczywistość jest nieprzewidywalna. Czyli tak naprawdę względem mechaniki kwantowej nie da się zastosować y, metodyki naukowej? Czyli powtarzalność doświadczenia tutaj nie istnieje? Istnieje w sensie statystycznym, to znaczy statystyka jest taka sama. Jak wiem, jakie jest prawdopodobieństwo jakiegoś wyniku, to wiem, jaki średni będzie wynik przy wielokrotnych powtórzeniach i mogę sprawdzić, czy ta statystyka jest odtwarzalna za każdym razem, ale pojedynczy wynik jest kompletnie nieprzewidywalny. Przewidywalny, jak na przykład mam neutron, który się rozpada na proton i tam jakieś inne cząstki, średnio po 12 minutach, to ja nie wiem, czy on się rozpadnie w tym eksperymencie po 10, czy po 15 minutach, czy po 3 minutach, co też jest możliwe. Gdybym taki rozpadający się neutron podłączył do bomby atomowej i do jakiegoś detektora, który jest podłączony do bomby atomowej i powoduje wybuch, no to de facto mam do czynienia z sytuacją, że mam bombę atomową, która wybuchnie w nieprzewidywalnej chwili. Takie trochę koty Schrödingera się nam robią. No, no właśnie, takie. takie bomby Schrödingera trochę. Więc to jest jedna z dziwnych rzeczy. No jest cała masa innych dziwnych rzeczy. Takiej elementarnej mechanice kwantowej nie jest tak, że jak mam cząstkę jakąś Mikroskopową to ona się porusza w jakiś określony sposób, po jakiejś określonej drodze, tylko tych dróg jest najczęściej nieskończenie wiele, i ta cząstka w pewnym sensie naraz porusza się różnymi drogami. To... No i to jest najdziwniejsze. To jest nie tak z nami, że. Jakby się nam zupełnie załamuje poznanie, albo co jest nie tak z rzeczywistością, bo właściwie wszystko to, co teraz mówisz, jest w totalnej sprzeczności z tym, czego my na co dzień doświadczamy. I to jest chyba ten największy problem w zrozumieniu, więc w którym, bo okej, okay, teoria względności, o której pewnie jeszcze za chwilę porozmawiamy, jakoś jeszcze tak nie mam wrażenia, żeby mi zupełnie ryła umysł. tak? Są tam dziwne rzeczy, coś się skraca, coś się wydłuża, czas nie jest taki um, stały, Jakbym sobie życzył, natomiast y, tu to wygląda, jak, znaczy brzmi jak zupełnie inna rzeczywistość, a niby stanowi podstawę tej naszej. No bo Twoja percepcja została stworzona po to, żebyś jak najskuteczniej określał, które z tych okolicznych organizmów wielokomórkowych są jadalne, a które są niejadalne i jak, jak najskuteczniej gonić mamuta. To po to Twój mózg został wyewoluowany, żebyś to robił dobrze, a nie żebyś dobrze rozumiał zjawiska zachodzące w, w skalach dziesięć, jednej miliardowej metra na przykład. Ale dlaczego te małe zjawiska y, po przełożeniu na te duże powodują, że ta rzeczywistość wydaje się być zupełnie inna? To znaczy, no bo okej, okay, w... Jeżeli się, po, jeżeli się poruszamy w obszarze fizyki powiedzmy Newtona, czy coś, to czy to będzie trochę mniejsze, trochę większe, czy to bardzo malutkie i bardzo wielkie, to z grubsza, z grubsza, z grubsza podkreślam, yy, wydaje się być spójne, liniowe i ciągłe i wszystko jest dobrze. A tu nagle mamy jakieś takie miejsce, w którym się wszystko rozsypuje i nagle się okazuje, że, yy, że, że to w ogóle wszystko nieprawda i wygląda inaczej. Czy co się dzieje z prawami fizyki, że nagle tu nie mamy, powiedzmy, związku przyczynowo-skutkowego tak jasnego, a, a, a jednak w, w skali makro mamy. No więc nie tak nagle tak naprawdę. Te zjawiska, o których mówię, z pojedynczymi cząstkami, które mogą przechodzić z A do B na przykład dwiema drogami na raz, yy, obowiązują też dla dużych obiektów. I robiono eksperymenty z, np. z atomami fullerenów, które mają 60. Cząsteczkami fularenów, które mają 60 atomów. I taka interferencja, w której taka cząsteczka przechodziła dwiema drogami na raz, była zaobserwowana. Robiono eksperymenty z. Takimi tak zwanymi kondensatami Boze'ego Einsteina, gdzie mamy miliony atomów. I one też w pewnym sensie, ta chmura tych atomów jest w, w kilku miejscach naraz i, i widzimy też efekt interferencyjny, który to ujawnia, tą, tą, tą wielorakość. I w zasadzie nie bardzo wiadomo, czy jest jakakolwiek granica stosowalności praw kwantowych. I teraz Dobra. pytanie, dlaczego na naszym poziomie klasycznym, makroskopowym tych rzeczy nie widzimy. Być może powód jest taki, że te zjawiska kwantowe. Zachodzą tak, jak zachodzą, w ten dziwny sposób, tylko pod warunkiem, że układ kwantowy, na który, który rozważamy, nie jest obserwowany. To znaczy, jeżeli mamy cząstkę, która nie oddziałuje z niczym dookoła, to ona się zachowuje tak, jak gdyby poruszała się kilkoma drogami, czy wieloma, czy nieskończenie wieloma nawet drogami naraz. Natomiast w momencie, jak zaczniemy prowadzić obserwacje, to zachowanie się zmienia i ta cząstka decyduje się na jedną z tych dróg, tu albo tam, z prawdopodobieństwem jakimś, jakby to wynik tego pomiaru będzie losowy w dużej mierze, ale w wyniku obserwacji zmienia się radykalnie zachowanie takiego układu, który obserwujemy. I ponieważ w skalach makroskopowych trudno nas jest odizolować od otoczenia, to my, de facto, jesteśmy przez cały czas obserwowani przez otoczenie. Otoczenie oddziaływując nas, nawet, nawet powietrze, które, które jest wokół nas, w pewien sposób nas obserwuje, bo oddziaływuje z nami. My, jakoś, wpływamy na to powietrze, ono wpływa na nas, i to efektywnie działa jak pewien akt obserwacji. I ten akt obserwacji. Jest kluczowy w, też w zmianie zachowania układów kwantowych. Jeżeli odizolujemy cząstkę, to ona zachowuje się w inny sposób, niż jeżeli będziemy na, ni na nią patrzeć. Czyli w tym naszym makroświecie, to my niejako wytyczamy te ścieżki, które są nieokreślone w mikroświecie czy nanoświecie. No, y w zasadzie, jeżeli pomyśleć o nas, jako o takim całym układzie kwantowym, y który z zewnątrz być może jakiś obserwator mógł obserwować, to cała rzeczywistość, cały świat też w pewnym sensie realizuje wiele, albo może nawet nieskończenie wiele scenariuszy naraz. I, i, i jest, jest wielu podobnych fizyków, którzy w ten sposób interpretują rzeczywistość, że my jesteśmy tylko w jednym z odgałęzień możliwych, kwantowych, a wszystkie inne scenariusze dzieją się naraz i też w jakiś dziwny sposób interferują ale my o tym nie wiemy, bo my jesteśmy tylko w jednym z tych odnurze, to mógłby stwierdzić dopiero jakiś zewnętrzny obserwator. Tak ale, jak w filmie. Ale to teraz wchodzimy na obszar, który się odwołuje do książki. Um, jeden z rozdziałów zaczynasz od tego, że wydawca powstrzymał cię przed y, poniewieraniem filozofów, bo poprzedni rozdział kończysz y, dość gwałtowną tyradą, gdzie zdajesz się tych filozofów nie poważać, a z drugiej strony to, co mówisz, y, jako żywo przypomina. Raczej filozofię niż yy, coś takiego mierzalnego i racjonalnego. No to co tu się dzieje? Znaczy z tą filozofią to w ogóle jest dłuższa historia. Przede wszystkim dla mnie wszystko, co było więcej niż 400 lat temu, to, to nie była filozofia, tylko to tak naprawdę prafizyka. fizyka. Demokryt, starożytni Grecy, to, to byli tak naprawdę fizycy, którzy mieli niedoskonałe jakby... Na... Narzędzia badawcze i mogli tylko posługiwać się rozumem. Obecnie mamy trochę rozszerzony repertuar działań, i dla mnie współczesna fizyka to jest jakby kontynuacja jakby tej linii, a to, że się odgałęziła od, tego, odgałęziła od tego filozofia w międzyczasie. I różnica między filozofami współczesnymi, filozofami nauki na przykład, a fizykami jest taka, że Fizycy używają, w teoretycy w swojej pracy, długopisu, kartki, kosza na śmieci. To filozofom jest kosz na śmieci w ogóle niepotrzebny, z, z, wydaje się. <grystanie> tu wkraczamy na miętkie dosyć. No i, teraz, I teraz wracając <grystanie> do pytania: Rzeczywiście, ten, to o czym mówię, jest bardzo dziwne. Mechanika kwantowa jest strasznie dziwna, i to nie jest tak, że my to przyjmujemy dlatego że nam, nam się podoba tak i po prostu ktoś miał ekscentryczny punkt widzenia i sobie wymyślił taką dziwną teorię. Fizycy są niejako zmuszeni do przyjęcia te, tego obrazu świata, chociaż bardzo nie chcieli, się bardzo przed tym bronili i połowa twórców mechaniki kwantowej w nią nie wierzyła, dlatego że była aż tak dziwna i my się przed tym bronimy, bo po prostu to jest y, zaskakujące i, i, i szokujące wręcz. Natomiast jesteśmy zmuszeni przez eksperymenty. Eksperymenty zmuszają, żeby przy, przyjąć taki opis świata, bo jakikolwiek inny po prostu nie działa, się nie sprawdza i y, tutaj działa ten kosz na śmieci. Mieliśmy jakieś inne koncepcje rzeczywistości, które zostały wyrzucone do kosza po prostu za sprawą empirycznych testów, które wykluczyły takie zdroworozsądkowe wizje i wydaje się, że na poziomie kwantowym świat po prostu jest głęboko zaskakujący i to nie jest nasz widzimyś, tylko to jest efekt stulac. I dziesiątków tysięcy eksperymentów, które z niebywałą dokładnością potwierdzają wszystkie przewidywania teorii kwantowej. Czyli nie ma już dla nas nadziei na powrót do zdrowego rozsądku, bo często tak. Powrót, to arg... musielibyśmy mieć go kiedyś, żeby do niego wrócić. No nie, jest, jest takie pojęcie, którego ludzie bardzo lubią używać wymiennie z chłopskim rozumem i zdrowym rozsądkiem, które właśnie nam mówi, że nie wiem, jak coś leci w jedno, jedną trasą, to leci tą, a nie inną, albo jak coś się wydarza przed czymś. Związek przynowoskutkowy i tak dalej. Ale częstym argumentem, może argument to za dużo powiedziane, często przywoływanym takim tekstem przez ludzi, którzy mają problem ze, z rozumieniem nauki, jest to, że, okej, okay, nauka się tyle razy myliła, to, to może i tym razem się myli. Tak? To znaczy przez x lat w, uważaliśmy, że Dobra, że newtonowskie prawa powiedzmy się trzymają całkiem dobrze i nic więcej nam nie potrzeba do szczęścia. Aż tu nagle przyszedł Einstein, a potem przyszła cała, całe stado fizyków, którzy stworzyli, jak jak sam mówisz, nie wierząc w nią fizykę kwantową, no to może się jednak okaże, że jest jeszcze zupełnie inaczej. No z całą pewnością. Znaczy ja jestem głęboko przekonany, że będziemy odkrywać coraz to, to głębsze warstwy cebuli, jakby tej rzeczywistości. Siągamy kolejne warstwy, widzimy, że tam w środku jest coś zupełnie innego niż tam się wydawało. I na tym polega nauka. Nauka nie, po, nie polega na tym, że udowadniamy jakieś prawa, bo nie da się niczego udowodnić. Możemy najwyżej podważyć jakieś prawa, bo możemy sfalsyfikować. I mechanika kwantowa to jest, to jest ten zbiór praw, który póki co nie udało się żadnym eksperymentem sfalsyfikować i podważyć. I jesteśmy niejako zmuszeni do, chwilowo do używania tego opisu świata. Całą, znaczy jestem przekonany, że prędzej czy później zostanie ta warstwa zdjęta i coś będzie pod spodem, ale... Jestem równie przekonany, że to nie będzie powrót do zdrowego rozsądku, tylko to pójdzie jeszcze o wiele głębiej. I to, co nam obecnie wydawało się dziwne, to będzie nic w porównaniu z tym, czego się naprawdę dowiemy o rzeczywistości. I wniosek w ogóle ze współczesnej fizyki jest taki, że rzeczywistość jest kompletnie inna niż nam się zdawało. Że nasze takie samozadowolenie, że coś rozumiemy, jest, jest bardzo chybione, że my tak naprawdę nic nie rozumiemy. Rozumiemy bardzo mało. I wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo wczesnym etapie w ogóle poznawania rzeczywistości. I nawet po 300 latach, po tych do, pierwszych próbach de facto w eksperymentach z nauką i odkrywaniu rzeczywistości już... Okazało się, że wszystko, co przez poprzednie tysiąclecia nam się wydawało, to jest kompletna bzdura. A mechanika klasyczna, na gruncie której już bezpiecznie się czuliśmy i tak poczuliśmy, że panujemy nad tym, co się dzieje wokół nas, ona zdaje się być kompletnie nieprzystawalna do tej mechaniki kwantowej, o której ty mówisz, która jest nieintuicyjna. Czy da się jakoś zasypać tę przepaść między nimi? Czy trwają takie próby? W ogóle będziemy dążyć ku temu? No tak, ludzie to robią i wydaje się, że to przejście z jego świata mikroskopowego do świata newtonowskiego daje się do pewnego stopnia zrozumieć i wiadomo, dlaczego rzeczywistość wydaje się o wiele bardziej klasyczna w naszej skali. To są dosyć subtelne, leczej tam nie jest wszystko do końca poznane, tam są pewne problemy, których do dzisiaj się nie udało rozwiązać, ale z grosza, że biorąc, obraz sytuacji jest, jest chyba znany. Więc mechanika Newtonowska powstanie takim przybliżeniem, efektywnym opisem świata w jakichś tam skalach, który jest tylko przybliżony, działa tylko trochę, tylko w określonym zakresie stosowalności, a fundamentalnie poprawną teorią, póki co, jest mechanika kwantowa. Więcej znacznie powiemy o książce, bo właściwie spotkaliśmy się z powodu książki głównie, ale nie tylko. Więcej powiemy w drugiej części audycji, obiecuję, bo książka leży przede mną i już podskakujesz, bo nie powiedzieć. Książka nosi tytuł Kwantechizm, a jej autorem jest nasz gość, doktor habilitowany Andrzej Dragan z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Singapurze. E, sorry, e... Pełny tytuł jest Kwantechizm, czyli klatka na ludzi. To ważne, w pozorom bardzo. Tak, okay. to jest ten moment, kiedy podtytuł ma znaczenie. E, zapraszamy o godzinie 14 z kilkoma minutami, czyli po informacjach Radiato KFM, na drugą część audycji. Homo Science. Dzień dobry państwu, druga część oblicji Homo Science. Aleksandra Stanisławska. Piotr Stanisławski, CrazyNauka.pl I w studiu nasz gość, doktor habilitowany Andrzej Dragan z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Singapurze. Dzień dobry. A przed nami leży jego świeżo wydana książka pod tytułem i uwaga, podaje pełny tytuł, bo pod koniec poprzedniego wejścia antenowego podałam niepełny. Otóż kwantechizm, czyli klatka na ludzi autorem jest Andrzej Dragan, fizyk kwantowy i właśnie, dlaczego klatka na ludzi? To jest taki trochę synonim rzeczywistości, w której tkwimy i Bardzo najczęściej, brzmi. no nie możemy się tej klatki jakoś łatwo opuścić i, i jedyne co nam pozostaje to albo się cieszyć życiem, które mamy, albo badać tą klatkę i patrzeć co się w niej dzieje i skąd ona się w ogóle wzięła i, i na czym polega. No i trochę tym zajmują się fizycy właśnie, badaniem Matrixa, w którym tkwimy, ogarnianiem tego, na czym Polega ta rzeczywistość, i próbujemy w ogóle cokolwiek zrozumieć z tego, co się dzieje dookoła. A czy można powiedzieć, że granice tej klatki, tej przestrzeni naszej? którą jesteśmy w stanie postrzegać naszymi zmysłami ograniczonymi przez ewolucję, e, wyznacza to, co opisane zostało jako mechanika klasyczna, mechanika newtonowska. Czyli to taki, ten taki uproszczony obraz świata nam e, hamuje dostęp do tych głębszych e, elementów naszej rzeczywistości, których po prostu przez ograniczenia naszego postrzegania nie jesteśmy w stanie dostrzec. No nie hamuje, dlatego, że mamy instrumenty, które sobie zbudowaliśmy. Zbudowaliśmy sobie sztuczne oczy, którymi patrzymy na rzeczywistość. I te sztuczne oczy, jakieś urządzenia, detektory i sprytnie zaprojektowane schematy pomiarowe pozwalają nam badać rzeczywistość w skalach, które których są kompletnie niedostępne ludziom. No, zjawiska kwantowe bada się z tak wielką dokładnością, że gdyby równie dokładnie mierzyć na przykład odległość z Kolina do Warszawy, jakieś 200 km, to trzeba by to robić z dokładnością do grubości ludzkiego włosa. Tak dokładnie zbadaliśmy rzeczywistość na poziomie kwantowym i jest to w ogóle z tymkolwiek nieporównywalne, więc mamy sztuczne oczy, którym patrzymy na rzeczywistość i to w zasadzie tylko dzięki nim jesteśmy w stanie zrozumieć, jakby przekroczyć tą barierę rozumienia zjawisk klasycznych fizyki newtonowskiej. Tak samo patrzymy w, w, w kosmos teraz o wiele dalej, niż kiedykolwiek patrzyliśmy wcześniej, za sprawą różnych rzeczy. Teraz otwierają się nowe horyzonty za sprawą tak zwanej astronomii grawitacyjnej, czyli Dzięki temu, że możemy obserwować już zdarzenia czarnych dziur i fale grawitacyjne, które się w ten sposób wytwarzają, możemy patrzeć na wszechświat w tak wielkich skalach i w tak nieosiągalny dotąd sposób, że być może znowu dowiemy się jakichś kompletnie nowych rzeczy o, o świecie, które były nam dostępne i niewyobrażalne dotąd. Właśnie jest taki moment w Twojej książce, kiedy nie wyrażasz się pochlebnie o Stevenie Hawkingu, a dokładnie o tym. Jego, no, okej, okay, tam w swojej słynnej książce, y, czyli krótkiej historii czasu, on powiedział, że każdy mm, wzór wprowadzony do książki zmniejsza chyba o połowę liczby czytelników. Jakoś tak. Y, I mówisz, u ciebie jest wzór. Chyba nawet nie jeden. Yy, mówisz... No jest wzór taki tak, bardziej rysunek, to jest wzór na, na zasadzie rysunku, żeby sobie obejrzeć go. Nie, nie po to, żeby jakoś wgłębiać się w, Ale mocy, jest. w strukturę. Ale i piszesz, że on, że nie do końca się można ufać profesorowi Hawkingowi, ponieważ yy, on pod koniec lat 90. ogłosił, że wkrótce się dowiemy wszystkiego z fizyki. To, to, to jest ten, chyba 100 lat temu podobne było twierdzenie. No więc, więc historia te, takiej opinii jest dosyć, dosyć interesująca. Yy taki polski fizyk doświadczalny Albert Michelson, który zasłynął na świecie wykonaniem eksperymentu mierzącego prędkość światła po raz pierwszy, pokazując, że ta prędkość nie zmienia się przy zmianie układu odniesienia, co doprowadziło w kilka lat później do odkrycia teorii względności i dało Nagrodę Nobla Michelsonowi. Michelson powiedział Pięć lat wcześniej, czy 6 lat wcześniej przed odkryciem teorii zgodności, że prawdopodobieństwo, że cokolwiek nowego jeszcze w fizyce w ogóle odkryjemy, jest znikome, że w ogóle można sobie dać spokój i się już tym nie zajmować. Więc to zostało skrajnie skompromitowane przez, ta krótkoznocność krótko została skompromitowana przez teorię względności, potem odkrycie teorii kwantowej i tak dalej. Ale to nie był koniec. Można było jakby sądzić, że to jakby zamknie. Yy, yy, Usta ludziom, którzy taką opinię chcą wyrażać, ale Max Born, też noblista, twórca mechaniki kwantowej, potem powtórzył, że w, w 27 roku że za pół roku fizyka zostanie skończona. Już będziemy wszystko wiedzieć o świecie, co możemy wiedzieć. Cudownie. I no i znowu to było, to się działo w czasach, w których co pół roku pojawiały się eksperymenty i odkrycia, które wywracały do gronegami wszystko, co wiemy o świecie, więc jakby nie jestem w stanie pojąć tej krótkowzroczności. No i, i Hawking jak, jak, też kolejna osoba, która się w ten wpisuje w ten, w ten taki dialog śmieszny, bo on chyba w 80 roku, w 1980 roku powiedział, że fizyka zostanie prawdopodobnie skończona gdzieś do końca naszego wieku, czyli, czyli już jakieś 20 lat temu. Zdaje się, że się trochę zreflektował i teraz w takiej najnowszej książce, którą, którą wypuścił, on mówi, że, czy pisze, że, że to do końca XXI wieku tym razem skończymy fizykę. Dla mnie to jest jakby... Pogląd no, bardzo zabawny, zważywszy na to, że y, rzeczywistość, którą tutaj znamy, funkcjonuje jakieś kilkanaście miliardów lat, y, 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 tyle ma nasz wszechświat. Życie na Ziemi to jest parę miliardów lat. Nasza cywilizacja to jest kilkadziesiąt tysięcy lat, a y, nauka to jest trzysta lat. To jakby porównywać jakiekolwiek skalę, to na nasz wkład, y, ten, ten, ta, ta skala czasowa, to jest tak, jakby położyć kartkę na, na czubku Pałacu Kultury. I to grubość tej kartki do, do, do wysokości Pałacu Kultury to jest tyle mniej więcej, jaki wkładaliśmy w tą całą oś czasu. No i teraz pytanie, czy my byliśmy w stanie cokolwiek w ciągu tych 300 lat zrobić w ogóle, żeby cokolwiek zrozumieć? I wystarczy pomyśleć o tym, że ewolucja nas wkrótce zastąpi jakimiś innymi organizmami, że za tysiąc lat nie wiadomo, co się będzie działo, a co dopiero za milion, czy za miliard lat, kiedy ludzie będą yy, tak prości w porównaniu z jakimiś następcami swoimi, jak obecnie Pruscy są wobec nas proste mrówki i ta przepaść między nami a mrówkami jest o wiele mniejsza niż ta, która kiedyś będzie między nami a jakimiś przyszłymi organizmami. Mówienie, że w tym momencie już coś w ogóle wiemy, że, a już nie mówiąc o tym, że w ogóle coś odkryliśmy na, na pewno i, i ostatecznie, to jest no, dosyć śmieszne, więc jakby główna lekcja dla mnie z, z odkryć naukowych i z historii nauki bardzo krótkiej jest taka, że co chwilę się mylimy i musimy po tym pamiętać, że prawdopodobnie to, co nam się wydaje prawdą teraz, za, za chwilę będzie kompletnie zdezaktualizowane. Kiedy wspomniałeś o mrówkach i też mówiłeś o znanych ludziach e, nauki, to mi się e, od razu skojarzyło to, co odczułam czytając Twoją książkę, Kwantechizm, czyli klatka na ludzi. To znaczy, e, miałam takie wrażenie, że e, to jest trochę podobne to, do tego, co napisał Richard Feynman o sobie. To znaczy, nie w pod względem treści, ale stylu, że bardzo podobnie prowadzicie narrację. E, to jest chyba komplement e, pod Twoim adresem, bo ja w ogóle uwielbiam książkę. Pan Raczy Panie Feynman i e, podobnie opisujecie rzeczywistość, to znaczy własne doświadczenia, e, własne można powiedzieć rozmaite wybryki młodości e, i w to w, wplecione e, właśnie doświadczenia i e, cała teoria nauki, którą się zajmujecie. Czy ty odczuwasz taką e, jak, jakiś sposób e, więzi z Feynmanem? Znaczy, nie, nie śmiałbym, no, nie, mógłbym tylko powiedzieć, że jaki kraj taki Feynman. Y, z, y, no to jest oczywiście mój bohater i jak, jak, tak jak nie lubię się porównywać z kimkolwiek, nie lubię tego, to akurat tutaj z Feynmanem bym chętnie wyjątek uczynił, ale no, gdzie mi tam do niego. Natomiast y, z całą pewnością y, ja, dla mnie fizyka jest niezwykle y, ciekawą rzeczą i ja po prostu bardzo to lubię. Ja, dla mnie to jest Wielka Friday, to jest, jest najciekawsza rzecz, jaką udało mi się kiedykolwiek. Y, Tutaj udało mi się kiedykolwiek angażować, więc yy, odkrywanie, znaczy rozumienie, po, po, pogłębianie swojego rozumienia świata, tak niedoskonałego, jak, jak, jak ono jest, yy, no jest jakby też yy, jedyną sensowną rzeczą, którą wydaje mi się możemy robić tutaj, żeby jakoś walczyć o swoją godność yy, zwierząt, zamkniętych w jakiejś dziwnej klatce. No ale to jednocześnie jest niezwykle pasjonujące i, i tak jak można badać nie wiem, mrówki chodzące pod drzewie i badać ich ślady zapachowe albo robić eksperymenty z muchami i patrzeć jaka jest siła nośna muchy albo sprawdzać dlaczego kury ruszają głowami jak chodzą, często tego typu śmieszne kwestie prowadzą w konsekwencji do stawiania pytań i udzielania jakichś odpowiedzi na pytania, które są bardzo poważne i bardzo głębokie. Tak, jak fizycy zastanawiają się, co się dzieje w środku czarnej dziury, gdzieś tam, w środku galaktyki, co tam w jednym punkciku wokół osobliwości czarnej dziury się dzieje, bo wiemy, że tam wszystkie znane, znane prawa fizyki się załamują. Ale odpowiedź na to pytanie może nas doprowadzić do rozumienia tego, czym jest czas, czym jest przestrzeń, yy, czym są to zjawiska, których kompletnie nie rozumiemy, tak naprawdę. I tak samo sprawdzanie, w jakiej kolejności mrówka stawia nogi, jak chodzi. Mnie na przykład doprowadziło do pytania na temat symetrii rzeczywistości, symetrii parzystości, czy skąd się, skąd się bierze asymetria między zjawiskami prawoskrętnymi i lewoskrętnymi, co jest jedną z zagadek rzeczywistości. W ogóle to, co i w jakiej kolejności doprowadza do różnych rzeczy, to jest. Jedna z ważnych, najważniejszych może części w tej książce, takich y, osobistych, bardzo dlatego polecam przeczytać, bo my teraz właściwie rozmawialiśmy bardziej o fizyce, a ta książka jest w dużym stopniu o tobie, y, czy też o fizyce przez ciebie, bardzo to jest fajnie napisane. Y, można cię jakoś spotkać na jakimś spotkaniu autorskim wkrótce? W środę będzie spotkanie autorskie w Big Book Cafe, y, to jest w Warszawie. To jest w środę, czyli jaki dzień, miesiąca? To jest chyba 13. 13, tak. 13 marca i to jest na ulicy Dąbrowskiego 81. Spotkanie się zaczyna o godzinie 19. Warto, warto zdecydowanie. Warto I warto też przeczytać tę książkę, nawet ci powinni to zrobić, ale przede wszystkim ci, którzy boją się fizyki kwantowej, oni myślę, że poczują się z nią nieco bardziej oswojeni. A w wyniku w, 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 w imieniu humanistów będę tam przepytywany przez Łukasza Orbitowskiego, który jest pisarzem i nie ma nic wspólnego z fizyką i będziemy sobie właśnie w fizyce współczesnej rozmawiać. To będzie e, dobre. Czyli czytamy kwantechizm, Klatka na ludzi, Andrzeja Dragana. No i. Cóż, dziękujemy za to spotkanie. Naszym gościem był właśnie Andrzej Dragan, doktor habilitowany z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Uniwersytetu w Singapurze. Polecamy, zapraszamy, warto czytać, warto słuchać. Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień.